Janusz Kowalski nie trollował premiera Morawieckiego. Uważam, że Janusz Kowalski przestrzegał przed pewnymi skutkami pewnych decyzji i za to został zdymisjonowany w naszej opinii. Natomiast no to fakt, że się różnił w tym premierze w tym obszarze, nie Sebastian oznacza, że nie możemy razem współpracować w rządzie. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, jest naszym gościem.